Przerwa od Mistrzostw Europy była naprawdę króciutka, ale myślę, że w tym drobnym czasie i tak zdążyliśmy już się stęsknić za tymi rozgrywkami. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku i tak jak powiedziałem, była chwila przerwy, ale po to, żeby piłkarze odpoczęli, bo teraz wracamy już do Mistrzostw Europy i przechodzimy do fazy pucharowej. Do fazy pucharowej, która oczywiście wyłoni Mistrza Europy. Jeżeli chodzi o fazę grupową, to tak jak pokazywałem w ostatnim odcinku, zakończyliśmy ją super, bo zakończyliśmy ją całkowicie na zielono. Jeżeli chodzi o nasze typowania, no zobaczmy. Zobaczymy, czy tak samo będzie, jeżeli chodzi o fazę pucharową. Na sam początek oczywiście mecz specjalny, którym dzisiaj jest spotkanie między Włochami a Austrią, a więc bardzo ciekawy mecz. Zresztą teraz wszystkie mecze w fazie pucharowej przecież będą ciekawe, bo będą wyłaniały drużynę, która przejdzie do kolejnej fazy. Zapraszam Was standardowo, moi drodzy, do typowania wyniku tego meczu w komentarzach. Przypominam, wystarczy wytypować wynik meczu, minutę strzelenia pierwszej bramki, a także dopisać swój nick na BetClick. Osoba, która poprawnie wytypuje ten wynik oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola, zgarnia na swoje konto 50 zł. Także gorąco, gorąco zachęcam. Super sprawa. Możecie pisać i typować w komentarzach, a jeżeli ktoś jeszcze konta na BetClick nie ma, no to myślę, że to najwyższy czas do tego, żeby sobie takie konto założyć. Link do założenia konta znajduje się w opisie i w przypiętym komentarzu z kodem BetVIP50 dodatkowo zyskujesz pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł. Także, no tak jak powiedziałem, myślę, że nie ma lepszego czasu na zakładanie konta niż właśnie Mistrzostwa Europy, co by sobie troszeczkę poobstawiać. No i do tego teraz przejdźmy. Więc standardowo jesteśmy oczywiście na BetClicku, zakładka Euro 2020 i dwa mecze, Walia Dania oraz Włochy Austria. Zacznijmy, moi drodzy, od spotkania moim zdaniem prostszego do wytypowania, czyli Włosi z Austriakami, chociaż powiem szczerze, że no, jak mawia klasyk, na tym etapie nie ma już słabych drużyn i trochę tak jest w tym meczu, to znaczy Włosi są zdecydowanymi faworytami i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Z drugiej strony ja zawsze gdzieś tam zespół austriacki podziwiam pod tym względem, że potrafią wyprodukować bardzo wielu europejskich średniaków, którzy później całkiem nieźle radzą sobie w drużynie narodowej. Oczywiście nie mówię tutaj o Dawidzie Alabie, który jest zdecydowanie piłkarzem, który bardzo mocno wybił się, jeżeli chodzi o bycie Austriakiem i granie na topowym poziomie, ale generalnie ci zawodnicy austriacy gdzieś tam przebijają się w tych średniakach w najlepszych europejskich ligach, a później tworzą kolektyw, później tworzą drużynę, która zawsze jest naprawdę bardzo groźna. Także za to zawsze Austriaków podziwiałem. Niemniej uważam, że w tym spotkaniu, tak jak już powiedziałem, Włosi są faworytami i dla mnie Włosi to spotkanie wygrają. Także myśląc nad zakładem kombinacyjnym po to, żeby sobie podbić kurs tego spotkania, miałem do wyboru dwie opcje. Albo myślałem, że żeby postawić na Włochów i wygraną do zera za aż 2,12, ale stwierdziłem, że trochę nie chcę tego robić, bo mimo tego, że defensywa włoska jest fantastyczna, to jednak wydaje mi się, że mogą gdzieś tam dać się zaskoczyć, także ostatecznie stwierdziłem, że zostawiam to. Oczywiście można się pobawić, jeżeli ktoś chciałby jeszcze bardziej podbijać kurs, to gdzieś tam wydaje mi się, że jest to ciekawa opcja, ale ja osobiście postanowiłem w konsekwencji pójść w coś innego, a mianowicie postawić, że Włosi wygrają to spotkanie, ale padnie w nim poniżej 3,5 bramki. 1,94, jeżeli chodzi o takie zdarzenie. No ja osobiście uważam, że Włosi w tym momencie rozegrają mądrze ten mecz, że wygrają go spokojnie. Gdybym miał stawiać wynik, to postawiłbym 2-0, natomiast gdzieś tam mam w głowie, że może się to skończyć 2-1, może to się skończyć po prostu 1-0 jakąś bramką strzeloną w późniejszych minutach, jeżeli Austriacy od początku dobrze się zamkną i dobrze będą bronić po prostu, także ciężko tak naprawdę typować to spotkanie, bo ono zostanie ustawione w pierwszych 15-20 minutach. Jeżeli Austriacy będą się świetnie bronić, to Włochom będzie coraz ciężej. Jeżeli Austria straci gdzieś na samym początku bramkę, no to może ono być bardziej otwarte niż to, co typuje przed samym początkiem spotkania, ale myślę, że te 3,5 gola to jest całkiem fajna, że tak powiem, opcja, no bo to dalej jest dosyć dużo bramek. 3 bramki w takim spotkaniu to dalej jest dosyć dużo goli, więc myślę, że warto sobie na coś takiego postawić. Przechodzimy do spotkania drugiego, Walia Dania, gdzie teoretycznie Dania jest dużym faworytem, ale powiem szczerze, że ja wcale tak nie odbieram tego spotkania. Znaczy, jakbym musiał tutaj wytypować zwycięzcę, to faktycznie postawiłbym na Duńczyków, ale Walijczycy także pokazali, że potrafią grać w piłkę, pokazali, że są drużyną, która świetnie potrafi w tych europejskich rozgrywkach się zaprezentować. No przecież na ostatnich Mistrzostwach Europy dojście do półfinału, bardzo żałuję, jak myślę każdy polski kibic, że my w tym półfinale z Walijczykami nie zagraliśmy. Myślę, że Walijczycy też żałują, że trafili na Portugalię, a nie na Polskę. Tak czy inaczej, moi drodzy,
Kwestia tego meczu, jak dla mnie, jest naprawdę otwarta. Ja bym Walii tutaj nie skreślał, mimo tego, że tak jak podkreśliłem, Dania jest dla mnie tutaj faworytem. Chociaż no, grają bez Christiana Eriksena, swojej największej gwiazdy, przez wiadomo jaką wojskową sytuację. Tak czy inaczej, moi drodzy, ja postanowiłem w takim razie znowu pobawić się tutaj w bramki, nie typować już zwycięzcy, a postawić w tym spotkaniu na to, że padnie powyżej 1,5 gola. Myślę, że drużyna, która będzie tutaj wygrywała, będzie musiała w pewnym momencie udowodnić swoją przewagę na boisku, strzelając jedną bramkę, będzie cały czas zmuszona na to, żeby dalej grać w dobrych kontratakach, bo nie ukrywajmy, jeden gol zaliczki na takim etapie to nie jest żadna zaliczka, no bo w 70, 80 minucie rywal będzie rzucał się pod własną, pod bramkę przeciwnika, pod bramkę rywala, więc no myślę, że tutaj dwa gole zaliczki warto sobie zrobić w trakcie takiego spotkania, także myślę, że te dwie bramki w tym meczu wpadną, chociaż nie będę tutaj stawiał na to, na którą ze stron, bo tak jak powiedziałem, mimo tego, że uważam, że Duńczycy są faworytami, to ten zakład brzmi mi po prostu na ten moment pewniej niż postawienie na Duńczyków, nawet niż postawienie na Duńczyków z ewentualnie jakąś kombinacją i jakąś podpórką. 2,93, taki kursik, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten kuponik, 50 zł standardowo postawione, 120, no niecałe 129 zł do wygrania, niecałe 130 zł, tak na okrętkę, 80 zł na czysto do wyjęcia, także miejmy nadzieję, że oczywiście to się wydarzy, że ten kupon się nam zazieleni. Wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z naszymi typami, bo euro powoli zbliża się do tej najważniejszej fazy, zapraszam oczywiście naszą grupę Typerman na Facebooku, zapraszam standardowo również do naszej Ligi Fantazy. Całe wytłumaczenie jest u mnie na moim prywatnym kanale, a link do ligi znajduje się w opisie filmu, także tam do zgarnięcia też super nagrody. I cóż, moi drodzy, tak jak już mówiłem, dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie!